słuchajcie, nazywam się Michał Bonfajna, dzisiaj ze mną jest Polski. Przywitaj się, Polski. Hejo. A dzisiaj jesteśmy w... Tak, jesteśmy znowu w tej klockowej grze zwanej Minecraftem. Dzisiaj sobie zrealizujemy prośbę jednego z moich użytkowników, który napisał mi na YouTubie wiadomość w sekcji... Tam w jakiejś sekcji to było. Jak się nazywa? Sekcja dyskusja. O. Wiadomość brzmi mniej więcej tak. Czy mógłbyś zrobić serię do poradników do bardziej skomplikowanych modów, takich jak Open Computers, Mindham, Mechanism, ICBM i tak dalej? Mówię, oczywiście. Byłem na początku, nie byłem w stanie tego zrobić, ponieważ byłem w webie na wczasach, ale w tej chwili już jestem z powrotem bielsku-białej i mogę właśnie rozpocząć kręcenie tych właśnie poradników. No tak więc z Polskim razem tutaj zaprezentujemy Wam podstawy właśnie tych rewelacyjnych modów. Aby zacząć z Open Computersem, zaraz Wam pokażę, co trzeba mieć. Jeżeli piszemy sobie tutaj w to pole w Nothing Fighting Smopa Open Computers, to wyskoczą Wam po prawej stronie wszystkie itemy właśnie z tego modu. Użytkownik tutaj dostaje instrukcję obsługi Open Computersa, ale to sobie zostawimy na później. Może ona się nam potem przyda. Aby rozpocząć jakąkolwiek przygodę z Open Computers, potrzebujemy wybudować jednostkę centralną. Czyli tak jak w zwykłych komputerach realnych, Polski przestań się bawić. Tak w zwykłych komputerach osobistych potrzebujemy mieć po prostu tą skrzynkę, która stoi zazwyczaj pod biurkiem. A tą skrzynkę budujemy mniej więcej tak. Potrzebujemy mieć 4 Iron Agnoty, 4 sztabki właśnie żelaza. Potrzebujemy mieć mikrochipa, Polski zniszczko. W mikrochipie, ażeby budować mikrochipa, potrzebujemy mieć 4 Iron Nuggety, 2 redstone i tranzystor. W tranzystorze potrzebujemy mieć złoto, redstone, kartkę i nuggety. A jeszcze, żeby komputer wybudować, potrzebujemy mieć Printed Circuit Board, czyli PCB. A PCB uzyskujemy przez przepalenie surowej płytki układu scalonego, który kraftujemy z zielonego perwnika, z nuggeta złota oraz z kleju. Czyli ażeby zrobić komputer, potrzebujemy mieć żelazo, złoto, papier, czyli trzcinę, klej, czyli glina, no i trochę żelaza, no i resztę. No i taki komputer, który właśnie pokazywałem Wam w craftingu, Polski teraz postawi. I ta jednostka centralna wygląda mniej więcej tak, od tej strony się patrzy. W tej jednostce centralnej nie ma tak naprawdę nic, jest tylko obudowa. W tej jednostce centralnej jest malutka bateria i głośniczek, nic więcej. W tej chwili, jeżeli naciśniemy przycisk włącznika, pojawi się nam monitor, że nie dostarczono energii. Tą energię trzeba dostarczyć. Polski w tej chwili podłączy tutaj nam źródło zasilania kreatywne z moda Thermal Expansion. Ten mod użyłem po prostu jako przykład. Można w Open Computersie używać każdego rodzaju energii, który jest dostarczany przez każdy mod. Czasami jest wymagane użycie przetwornika, który przetworzy tą energię z moda na... Zaprezentujemy model z przetworni, albo nie. Najpierw zaprezentujemy model tutaj, jak widzimy, z podłączeniem bezpośrednim tego, tej baterii do komputera. Można właśnie połączyć albo w ten sposób, po prostu bezpośrednio z moda, ale to tylko jest w niektórych modach, jak na przykład w Thermal Foundation Expansion i chyba w Industrial Craft, ale nie jestem tego jeszcze 100% pewny. A żeby podłączyć właśnie za pomocą układów z Open Computers, potrzebujemy mieć Power Distributor, który craftujemy mniej więcej tak. Do tego dochodzą nam właśnie kable. Kable tworzymy z nuggetsów i redstone'a. Mikrochip, tutaj printed circuit board, a to już widzieliście. I potrzebujemy mieć właśnie jeszcze kable, żeby podłączyć to wszystko. Możemy albo tak podłączyć, albo możemy podłączyć, stawiając po prostu koło tego źródła z Buildcrafta, albo kabla jakiegoś,
właśnie dystrybutor mocy i podłączyć go po prostu pod, pod komputer. Poeskiwaj mi tutaj, nie, w, nie wsadzaj rzeczy, póki ja jeszcze nie wytłumaczę, co, na czym polega. Zobaczymy sobie, czy to działa, jeżeli postawiłbym nowy komputer. Tak, działa, ponieważ jest tutaj połączenie, widzimy. A tu jest nieskończona energia. Dobra, i co robimy dalej? To jest skrzynka, podłączyliśmy skrzynkę do prądu, ale w skrzynce nie ma tak naprawdę nic, więc potrzebujemy tak. Tu jest jeszcze fajna funkcja, że jeżeli najedziemy na jakieś pole, w którym jest jakiś item przedstawiony, to po prawej stronie pokaże się nam, co do tego pola możemy włożyć. Czyli do tego pola możemy włożyć najsłabszą kartę grafiki, kartę redstone'ową, kartę... to jest karta debugowania. Kartę redstone'ową, kartę sieciową, po polsku przestań. I tak dalej. Więc... A żeby ten komputer mógł działać, potrzebujemy przynajmniej jeden procesor. Jeden procesor tutaj potrzebujemy. Potrzebujemy dysk twardy, potrzebujemy pamięć. Potrzebujemy kartę graficzną. Mogę włożyć? Nie, ja tutaj założę. Jeszcze wytłumaczę o tiera. To jest podstawowy komputer, ten, który widzicie tutaj. Ale są również bardziej zaawansowane rodzaje tych komputerów. Jak widzimy, tutaj są tiery tych komputerów. Komputer Crazy Tier 1, czyli pierwszy tier, do którego możemy włożyć tylko pierwszego tieru urządzenia. Tutaj jest tier drugi. Nie, to jest tier pierwszy, tier trzeci, tier drugi. I jeszcze jest Creative. Creative jest tutaj. Jak widzimy, Polski tutaj postawił trzy tiery komputerów, jeszcze raz postawi kreatywny. I również, jeżeli jest wyższy tier komputera, to on pobiera więcej mocy, więc jeżeli na przykład nie potrzebujemy mieć jakiegoś tam super zaawansowanego komputera, to wystarczy, że stworzymy jakiś taki podstawowy komputer, bo nie trzeba nam bardziej zaawansowanych urządzeń, które na przykład ciągną więcej prądu. Ale na przykład do takiego lepszego komputera nie włączymy karty graficznej, która wyświetla obrazki w kolorze, tylko możemy wyświetlać na przykład znaczki w czarno-białych barwach. Po prostu odsuń z łaski swojej telefonu od mikrofonu, bo są straszne sprzężenia. No i żeby ten komputer mógł działać, potrzebujemy, jak już mówiłem, procesor. Tutaj przyda się procesor tieru pierwszego. To jest jednostka APU, potrzebujemy CPU, tieru pierwszego, który craftujemy z redstone'a, jednostki kontrolującej, w której jest zegarek, w której są tranzystory. I potrzebujemy mieć ALU, czyli jednostkę obliczeniową, która jest tworzona z mikrochipów, tranzystorów. No i zaraz Wam pokażę, jak tutaj się to wszystko instaluje. Bierzemy sobie procesor, wsadzamy polski przedział procesor. Potrzebujemy mieć teraz pamięć RAM, tieru pierwszego, ja bo tu są tylko, jak widzicie, pokazane, ja to będę wsadzał pod skórę, dysk wypierdalaj. Tutaj, jak widzimy, jest pokazana rzymska jedynka, czyli potrzebujemy wsadzać tutaj jedynie rzeczy tieru pierwszego. Potrzebujemy mieć pamięć. Ja założę dwie kostki, ponieważ lubię mieć dwie kostki RAMu. RAM tworzymy z PCB i tutaj, jak widzimy, z mikrochipów. No i Polsku tutaj wsadził kartę redstone'ową, która się nam na nic nie przyda, ponieważ potrzebujemy mieć tak naprawdę kartę graficzną, żeby wsadzić jakikolwiek obraz na ekran. Możemy nawet wsadzić dwie karty graficzne, nie ma nawet żadnego problemu z tym. Możemy wsadzić dwie karty graficzne. I potrzebujemy również dysk twardy do zapisu informacji. Każdy dysk twardy, który bierzemy z Open Computers, po włożeniu do komputera uzyskuje swój numer ID. Więc dane, które na tym dysku zostały nagrane, nie są możliwe po prostu jak gdyby do sklonowania, że przypuśćmy klonujemy dysk. Po prostu każdy dysk ma swój identyfikator, który ustala się po pierwszym włożeniu tego dysku do komputera. Na serwerze wtedy tworzy się folder, w którym są przechowywane wszystkie dane z tego dysku twardego. Aby komputer mógł funkcjonować poprawnie, potrzebujemy również BIOS. BIOS, o ile się nie mylę, możemy znaleźć w cave'ach, ale... z EEPROM. Da się go skraftować. Yes.
Apple. Aha, jeżeli mamy książkę naszą tą z instrukcją, którą tworzymy przez książkę i mikrochip, jeżeli damy książkę tą instrukcję i BIOS, wtedy, znaczy i pustą kartę pamięci, to wtedy ona się nagra BIOSem i będziemy mogli mieć BIOSa. I już jak widzicie, założyłem kartę z BIOSem. Ale ten komputer po uruchomieniu będzie sobie tam, a jak widzimy, pika, czyli coś się stało. Włożyłem dwie karty grafiki. Coś musiałem spieprzyć. Komputer włącza się i wyłącza. Zobaczmy w konsolę serwera. Może coś włączyłem. Jak widzimy, nic się nie dzieje. Jest twardy, jest. Ale nie daliśmy komputerowi systemu operacyjnego. Ma niby BIOS, ma niby kartę graficzną, procesor, RAM, nawet może mieć dwie karty graficzne. Ale nie daliśmy komputerowi systemu, więc nie ma czego wczytywać. Więc potrzebujemy mieć dyskietkę z systemem operacyjnym, którą tworzymy przez dyskietkę i książkę. Wtedy mamy dyskietkę z OpenOS-em. Czyli systemem operacyjnym, który jest używany w Open Computers. Ale do czego tę dyskietkę mamy włożyć? Komputer nie ma w sobie akurat ten stację dyskietek, więc potrzebujemy mieć zewnętrzną stację dyskietek, którą Polski zaraz postawi po lewej stronie mojego komputera. Albo pod dołem jego. Postawiam pod dołem. Tutaj. Fajna jest animacja wkładania dyskietek. Wkładamy dyskietkę shiftem i prawoklikiem. I mamy dyskietkę już włożoną z systemu operacyjnym. I tak samo ją wyjmujemy. Wybacz Polsku. Nie. Na razie moich dobrodnych. Ale żeby teraz komputer, jak widzicie, odpalamy komputer. Komputer, jak widzimy, miga, ładuje pliki. Pracuje dysk twardy, pracuje mikroprocesor, ale komputer cały czas nie możemy z nim współpracować. A żeby to zrobić, potrzebujemy mieć monitor. Polski teraz postawić na komputerze monitor. No i gdzie mamy w tej chwili, poczekaj, jeszcze z klawiaturą mamy inną sprawę. I mamy w tej chwili monitor, z którym możemy współpracować. Załączymy teraz. Pojawią się teraz na monitorze. System operacyjny się uruchomił. O! Po każdym uruchomieniu systemu operacyjnego pokazuje się nam tutaj jakaś fajna rada. Na przykład komputery mają domyślnie mały wbudowany głośniczek. Możemy go kontrolować używając computer.bip, takiej funkcji. Tak już mówiłem, właśnie w obudowie jest wbudowany głośniczek. Jak również malutka bateryjka, która działa w razie odłączenia komputera od zasilania. Ale żeby ten komputer kontrolować, potrzebujemy mieć jeszcze klawiaturę. Komputery mogą obsługiwać zdarzenia dotykowe, czyli że jeżeli klikniemy przyciskiem myszki na monitor, to jest raptem w kilku programach tylko wykorzystywane. Na razie nie ma tego tak rozpowszechnionego na szeroką skalę tego właśnie obsługi dotykiem. Ale właśnie generalnie z komputerami właśnie dopóki nie mamy żadnych dodatkowych programów, jakichś super nie wiadomo czego, to komunikujemy się z komputerem za pomocą klawiatury. Klawiaturę kraftujemy przez skraftowanie kilku przycisków. Najpierw numeryczną klawiaturę kraftujemy z przycisków. Potem jeszcze kraftujemy grupy przycisków i klawisze strzałkowe. I tak powstaje klawiatura. Klawiaturę albo możemy naczepić na monitor na przykład tak i uruchamiać po prostu okienko komputera klikając na komputer, pomimo tego, że nie klikamy na klawiaturze. Albo możemy zrobić tak jak Polski on tutaj postawił, ale ona nie działa. Możemy na przykład zrobić w ten sposób, że stawiamy sobie jakieś biurko koło komputera i tutaj dajemy klawiaturę i możemy w ten sposób z komputerem prowadzić interakcję. To jest podstawowy taki zestaw komputerowy i na podstawie niego pokażę Wam, w jaki sposób wykonywać
podstawowe operacje. Jak widzimy, komputer nam tutaj wrócił informację, że OpenOS w wersji 1.5 mamy 384 KB RAMu, co jest bardzo dużą liczbą jak na starego typu komputery. No i cóż, ten komputer działa praktycznie... Aha, możemy porównać komputer Krafta do komputerów z jabłkiem na budowie, a Open Computers do komputerów z Linuxem. Wybaczcie, mam odrobinkę odgłosy w tle na moim, otoczeniu. A, wystąpił jakiś błąd. Po polsku podłączył jest zbyt wiele komponentów do tego komputera i komputer nie może sobie z tym poradzić. Co żeś zrobił? O tym dowiemy się w innym odcinku. A teraz zaprezentuję Wam podstawowe rzeczy związane z komputerami. Komputer napotkał błąd, wyświetlił błąd. Błąd pozostał na monitorze, a komputer się wyłączy. I żeby komputer załączyć, potrzebujemy po prostu nacisnąć jeszcze raz na przycisk włącznik. Albo komputer włączamy również, na przykład włączamy komputer w tej chwili, shiftem i prawoklikiem na komputer możemy też go włączyć klikając. No i tak. I chodź teraz po polsku, kilka rzeczy Ci wytłumaczę, jak również widzą. Jak widzimy, kolejną radę nam tutaj dał. Na więcej bloków działa jako kable. Nie. No i właśnie tutaj jest to, o czym Ci mówiłem przed chwilą po polsku. Potrzebujemy używać switchy i dystrybutorów mocy, ażeby tworzyć oddzielne sieci. Bo inaczej komputer po prostu zorientuje się, że podłączono do niego za wiele urządzeń i po prostu nie będzie mógł działać. Programs albo FIAM. Help. Nie mam, nie help. Clear. Dobra. Clear. Polecam clear, czyścimy tak jak w komputer Krafcie ekran. No i teraz jesteśmy, jak widzimy tutaj dla Linuxowców, slash to jest miejsce, w którym jesteśmy, czyli nazwa katalogu, slash to jest katalog główny. Kratka to jest to, że mamy dostęp do rota, czyli administratora komputera. To jest z Linuxa brane. Jeżeli wpiszemy ls, pokaże się nam lista wszystkich folderów, jakie są w komputerze. Jesteśmy teraz w naszym głównym folderze. I zobaczcie, tutaj jest katalog bin. To jest folder, Pasku, to nie jest plik wykonywany. Jeżeli chcemy przejść do jakiegoś folderu, robimy cd spacja nazwa folderu. Możemy na przykład wpisać b i kliknąć tabulator i on wtedy skończy tą komendę za nas. Jeżeli na przykład nie chcemy jakichś długich komend wpisywać. Enterem zatwierdzamy i wpisujemy ls. W tej chwili on nam podaje wszystkie pliki, jakie są w tym katalogu. Czyli wszystkie te komendy, które są tutaj podane, jakie są tutaj podane, możemy wykonać. To są wszystko programy. I każdy z tych programów po prostu działa. Możemy wpisać po prostu jego nazwę nawet bez tego kropka lua i ten program się uruchomi. Spróbuj po polsku jakiś program uruchomić. Po co ln.lua? Wystarczy, że wpiszesz ln. Jak widzimy, pokazał nam, tego programu możesz używać wpisując ln, spacja, cel, spacja, nazwa. ln służy do tego, że na przykład mamy jakieś pliki. Przypuśćmy, mamy dwa foldery. W jednym pliku mamy folder... zaprezentuję Wam to na przykładzie. Komendą cd... wychodzimy z folderu bin. Komenda dir działa tak samo jak komenda ls. Też nam pokazuje listę wszystkich plików i folderów, które znajdują się w tym... no, w danym katalogu. Zrobimy sobie tutaj folder, przypuśćmy polecenie mkdir tworzy folder. Tworzymy folder mkdir folder 1, chodź po polsku. No, cd, tempa. Mkdir. Mk
M. Candira Foldera 2. Przypuśćmy, idziemy sobie teraz do folderu tego pierwszego. Edit. Zrobię sobie plik test. W tym pliku coś tam napiszemy. Jeżeli ten plik w popisie dir pokaże się nam. Chwila, teraz. Edit. Plik. A, bo zrobiłem polecenie po prostu zamykające, bez zapisu. Jeżeli napiszemy coś w tym pliku, robimy Ctrl S, żeby go zapisać. Po prostu na nas klikamy Ctrl S. A potem Ctrl i W, żeby wyjść. Jeżeli piszemy teraz dir, to pokażę nam, że ten plik jest tutaj. Polecenie dir, jak już mówiłem, pokazuje listę wszystkich plików. A teraz kolejna fajna komenda i na pewno Ci się polski spodoba. Polecenie cat. Wiesz, co to polecenie robi? Cat. Wiesz, co to polecenie robi? Nie. To polecenie, jeżeli mamy jakiś plik, to wyświetla nam jego zawartość. Nie musimy otwierać tego pliku, tylko polsku. Tylko, bo po tym cat musimy wpisać nazwę pliku. A, plik. No. I jak widzimy, jak podałem mu ścieżkę tutaj do pliku, to on pokazał jego zawartość. Przypuśćmy, że chcemy ten plik mieć w drugim folderze. Czemu polsku naciskasz cały czas przecinek? Bo ja się na tym mutuję. A, rozumiem, rozumiem. Jeżeli na przykład chcemy mieć ten plik w tym drugim folderze, a nie chcemy mieć, nie chcemy tego pliku kopiować, żeby zajmować miejsce, to możemy go dowiązać. Tak jak w Windowsie masz skróty, tak samo w Linuxie masz linki. Przechodzimy sobie teraz do folderu drugiego. I tutaj nic nie ma. I teraz możemy sobie zlinkować, czyli połączyć, jakby, jeden plik do drugiego. CD, znaczy nie, LN, kropka, kropka. Kropka, kropka to jest poprzedni folder po prostu. Folder, slash plik. Tempo, folder 2. Plik. A jak widzimy, teraz ten plik się połączył. Cat plik. Jak widzimy, on podał nam jego nazwę. To się przydaje, jeżeli na przykład mamy właśnie kilka folderów i chcemy jeden plik, jak gdyby mieć w wielu folderach. I teraz sobie pomyśl polsku, że jeżeli w tym pierwszym folderze ten plik zmodyfikujemy, napiszemy tam coś, to jego treść w tym drugim folderze również się zmieni. Tak działa polecenie LN. Możemy na przykład tutaj nawet zobaczyć uptime. Jak widzimy, pierdoliłem Wam o komputerach przez okres około 7 minut. Tak wyglądają początki właśnie komputerów, ale ten system operacyjny, który w tej chwili jest, w którym się poruszamy, on nie jest uruchamiany z dysku twardego, on jest uruchamiany z dyskietki i nie możemy modyfikować jego opcji. Echo, jeżeli zrobisz echo spacja coś, to on wyświetli po prostu coś. Spróbuj. Polsku. Dobrze, że o tym powiedziałeś, ponieważ moim widzom również też muszę coś uświadomić. Mój nick pisze się VONFLYNEE. Zawsze, jeżeli piszecie z dużej litery, to w moim nicku jest duże zarówno V i zarówno duże jest F. Nienawidzę tego, jak ktoś pisze tak. To jest chujowe, ponieważ dyskredytuje się wtedy literę F, która zarówno również w moim nicku jest duża. Ale możemy również napisać tak. I taka nazwa jest poprawna. I ja
Nie mam nikomu za złe tego, że pisze mój nick z małej litery. Druga sprawa. W moim nicku pisze się tak, a nie przez 2N, tylko przez 1N i 2E. To tyle odnośnie ników. A Polski zobaczył, że komenda echo działa poprawnie. Co nie, Polski? I jak już mówiłem, ten system jest uruchamiany z dyskietki. I żeby ten system nie był cały czas uruchamiany z dyskietki, tylko z dysku twardego, żebyśmy mogli ten system operacyjny modyfikować, to potrzebujemy go zainstalować. Czyli idziemy sobie po prostu cd/, o, tak właśnie, i wpisujemy install. I wtedy komputer pyta nas, na którym dysku chcemy zainstalować. To jest użyteczne, jeżeli mamy wiele dysków. Nie wychodź po prostu z programu. Teraz potrzebujemy sprawdzić w komputerze, co reszta robi. Tajemne przejścia nazistów. Sprawdzamy w komputerze, który dysk ma jakie ID. Jak widzimy, ten dysk ma ID 3F9A70. No i to jest jedyny nasz dysk 3F9A70. Również w przyszłości będziemy patrzyli na identyfikatory pamięci RAM, bo one czasami też mają swoje identyfikatory. Tak samo karty graficzne mają swoje identyfikatory. Klikamy, że instalujemy na pierwszym dysku twardym komputera. I wtedy on się kopiuje, pliki się kopiują tego systemu operacyjnego z dyskietki na dysk twardy. A potem, jak widzimy, tutaj się rusza na ekranie. Ale te komputery głośne. Głośne, ponieważ pracują. Jak jest, jak po prostu nic nie robi, to jest cichutki. Jak zapewne zauważyłaś. A mogą być dwa na przykład monitory? Oczywiście, że mogą być. Nawet mogą być w różnych miejscach. Kiedyś zrobiłem system operacyjny, w którym jest około polsku. Ale ładnie widać. Klikam Y i Enter, żeby komputer się restartował. On w tej chwili chyba startuje się z dyskietki cały czas. Komendą exit shut down. Komendą shut down wyłączamy komputer i potrzebujemy wyjąć teraz z niego tę dyskietkę. Dyskietkę wyjęliśmy i komputer został wyłączony. Teraz co potrzebujemy zrobić, żeby podłączyć te komputery pozostałe, jakie tutaj mamy obok postawione. Bo zapewne na przykład chcielibyśmy, przypuśćmy, jesteśmy teraz w domku i ten komputer jest mój, znaczy nie, ten komputer jest polskiego, ten komputer jest na przykład strzelajmy Nocza, ten jest, przypuśćmy, Kazaja, a ten ostatni jest mój. No i co zrobić, ażeby wszystkie komputery mogły być podłączone do jednego źródła energii, a żeby nie gryzły się ze sobą, to potem na przykład, jeżeli tak jest zrobione, że wiele komputerów jest podłączonych do jednego kabla, to na przykład jest problem potem, że załączam komputer polskiego, a obraz pokazuje się na moim monitorze. Albo na przykład ja załączam mój komputer, a on współpracuje z dyskietką, która jest włożona w komputerze na przykład polskiego, albo nie wiem, albo kazał. I są często różne konflikty z tego powodu. W wyniku czego, jeżeli mamy na przykład wiele komputerów, to potrzebujemy zrobić na nich sieci. O sieciach, jeżeli będziecie chodzić do techniku informatycznego, tak jak ja, to się oczywiście dowiecie na przedmiocie jakim polsku? PDSK. Podstawy sieci komputerowych. No i cóż. Znajdujemy takie same stacje robocze. I teraz, żeby te komputery mogły wszystkie być zasilane z jednej naszej wspólnej elektrowni o nieskończonej mocy. Proszę. Zaraz.
za chwilę będziemy kończyć odcinek. Ile godzin już nagrywamy? 180 godzin. Zaraz w ten film się wrzuci na YouTube. No i cóż. I żeby zrobić na tym komputerowo działania sieci, potrzebujemy mieć power dystrybutory. Czyli dystrybutory napięcia. Albo switcha. Spróbujemy połączyć się switchami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A do switcha potrzebujemy mieć... No dobra, zrobimy na razie przykładową konfigurację. Komputer uruchamia się, tak samo komputer drugi, jeżeli do niego włączymy podzespoły, włożymy tu do niego kartę graficzną tieru drugiego. Tak samo procesor tieru drugiego. Tak samo dysk twardy tieru drugiego. I tak samo kostki pamięci tieru drugiego. No i BIOS do niego też włożymy, ale normalnego tieru. Ale nie daliśmy dyskietki. Więc dyskietkę, system operacyjny nam też do niego musimy włożyć. Jak widzimy, wyświetlił nam tutaj error, że nie włożono do niego żadnej dyskietki z systemem operacyjnym. Jak widzimy, komputery teraz mogą działać współdzielnie ze sobą, to znaczy możemy do nich nawzajem wysyłać pakiety, ale ich komponenty, czyli ich urządzenia, nie będą widoczne pomiędzy komputerami, czyli ten komputer nie podłączy się do tego monitora, albo ten komputer nie będzie mógł odczytywać systemu z tej stacji dyskietek. Co przydaje się, jeżeli mamy na przykład willę i mamy dużo pokoi z wieloma komputerami. To tyle na pierwszy odcinek z Open Computers. Więcej o Open Computersie dowiemy się już w kolejnych odcinkach. Stay tuned, jak to mówią na stacjach radiowych w Stanach. Pozdrawiam Was, gdziekolwiek i kiedykolwiek wyglądacie. Trzymajcie się, cześć!